proszę państwa, mamy nowy Sejm, Senat i rząd nawet mamy nowy. No to znaczy nie zupełnie nowy, bo poszczególne osoby tylko się tam wymieniły. Ale zanim to nastąpiło, to odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości. No i z tej okazji proklamowana została jedność moralno-polityczna narodu ponad podziałami. Tam świętowali i faszyści, i antyfaszyści, i tam tacy postępacy, i wierzący, i niewierzący, i żywi. No, umarli już, nie? Ale w każdym razie, gdyby tam zmartwychwstali, to też by świętowali. Proszę państwa, wydawałoby się, że nic nie zakłóci tej atmosfery jedności moralno-politycznej, zwłaszcza, że pan prezydent Duda no, przemawiał jak gołąbek pokoju, ten, co go Picasso namalował w swoim czasie. Ale no niestety, nie wszędzie jego zbawienne przesłanie docierało w odpowiednim momencie i nie wszędzie zostało wysłuchane, bo na przykład do Wrocławia już chyba nie dotarło i tam ten Marsz Niepodległości, który też miał się odbyć, został rozwiązany już chyba po 8 minutach, czy nawet krócej. No i tam policja użyła środków przymusu, w związku z tym pan Jacek Międlar, były ksiądz, reverendissimus, został tam, zarzuty mu jakieś stawiają i tak dalej, a on z kolei stawia zarzuty policjantom, no bo prezydent miasta nie mógł dopuścić, proszę państwa, do tego, żeby we Wrocławiu jakieś marsze niepodległości się odbywały, to tak samo w Gdańsku, no kto to widział, żeby tam marsze niepodległości się odbywały. Marsze niepodległości to najwyżej mogą się odbywać w Warszawie, a i to pod pewnymi warunkami, małe żydowskie miasteczko na niemieckim pograniczu. No jeszcze tutaj jakieś pozory musiały być zachowane, bo pan prezydent Duda teraz ćwierka z takiego klucza, że jest prezydentem wszystkich Polaków i tego, no widać, że kampania wyborcza już się rozpoczęła, na co zwrócił uwagę najbardziej przenikliwy i pozbawiony złudzeń obserwator, pan Grzegorz Schetyna, który oczywiście nie wierzy w ani jedno słowo, co tam pan prezydent mówi, tylko właśnie zwrócił uwagę na to, że kampanię wyborczą już pan prezydent rozpoczął, czego oczywiście wykluczyć nie można, no ale tu Grzegorz Schetyna ma zgryzoty, dlatego że no on sam jeszcze kampanii wyborczej rozpocząć nie może. Nie tylko dlatego, że jego kandydatura w ogóle chyba nie jest brana pod uwagę w tych przyszłorocznych wyborach prezydenckich. No i tam przeciwko niemu jakaś opozycja powstała, tam poseł Pupka, poseł Łajza. Strasznie tam intrygują przeciwko Grzegorzowi Schetynie. No, kandydować ma posągowa pani Kidawa-Błońska, ale rozważa swoją kandydaturę również książę małżonek, który, no, myślę, że tak jak cytując Fredrę z Zemsty, kwa opiekun i kwa krewny miałby z Klarą sukces pewny. Książę małżonek, z racji tego, że jest księciem małżonkiem, mógłby się cieszyć poparciem naszego najważniejszego sojusznika, a z drugiej strony nasza złota pani chyba też nie zapomniała hołdu pruskiego, jaki tam złożył w swoim czasie. Także myślę, że gdyby książę małżonek swoją kandydaturę jednak zgłosił, no to mógłby liczyć na sukces, a w każdym razie większy sukces niż pan Hołownia Szymon, bo pan Hołownia też, o, to już tam rozpoczął kampanię podobno w sierpniu, nikt o tym nie słyszał, no ale jak rozpoczął, to na pewno rozpoczął.
Rozumiem, że pan Hołownia liczy na auksilia niebieskie, bo jest bardzo pobożnym kandydatem, no może nie tak pobożnym jak pobożny wicepremier Gowin, ale niemniej jednak pobożnym kandydatem, więc auksilia niebieskie mogą tutaj być włączone. No i jeszcze właściwie nie wiadomo, czy pan Rafał Trzaskowski będzie kandydował, bo to już tam sam chyba nie jest pewny. No to w tej sytuacji pan prezydent Duda, jak to przenikliwie zauważył Leszek Miller Wytrawny, to może mieć zwycięstwo w kieszeni, chyba że objawią się, wyjdą, zaistnieją jakieś nieprzewidziane okoliczności, znaczy trudno je nazwać nieprzewidzianymi, to znaczy ujawnić się mogą skutki amerykańskiej ustawy. No i wtedy wszystko się może zmienić, wszystkie tam notowania mogą się zmienić, chociaż muszę powiedzieć, że i na taką okoliczność obóz dobrej zmiany się zabezpieczył, ale incipiam. Otóż rozpoczęło się posiedzenie nowego Sejmu i tam jeszcze pan prezydent Duda jeszcze najwyraźniej nie wytrzeźwiał z tej atmosfery 11 listopada i tam bardzo pięknie ćwierkał o wielokulturowości i tak dalej, że wszyscy tutaj jedną Polskę mamy, wszyscy musimy tutaj polskie obowiązki wypełniać. No i nawet wyraził radość z powrotu religii mojżeszowej do Polski. No to jeszcze ten powrót to się dopiero zaczyna, co będzie, jak tu już się powróci ta religia mojżeszowa. O, myślę, że pan Jonathan Daniels tam razem z panem rabinem Schuldrychem jakoś tu się zajmą. No i z błogosławieństwem pana prezydenta Dudy, który widzę, że na tym odcinku też próbuje swoją kandydaturę zabezpieczyć. No dzisiaj bez poparcia starszych i mądrzejszych, to nie wiem, to może być nawet ważniejsze niż poparcie starych kiejkutów, bo stare kiejkuty owszem, ale to no, jesteśmy w przededniu bardzo zasadniczych być może wydarzeń, także poparcie starszych i mądrzejszych też się liczy. Pan prezydent wyznaczył na marszałka seniora złowrogiego Antoniego Macierewicza. No i złowrogi Antoni Macierewicz wygłosił przemówienie w całkiem innym tonie niż przemówienie pana prezydenta, bo o ile pan prezydent cieszył się z wielokulturowości i tam w ogóle się nasładzał, to złowrogi marszałek Macierewicz, marszałek senior, o wartościach chrześcijańskich mówił i tam tradycyjnych takich, no widać, że tutaj lewicy się to nie podobało, postępactwu się to nie podobało. Pani Agnieszka Kublik napisała w Gazecie Wyborczej, że no mamy powody, żeby się bać. No to widać, że ona tam z tym tych chrześcijańskich wartości to już tam przestrzegać nie chce. No to rzeczywiście, proszę Państwa, niektórzy obserwatorzy, niektórzy komentatorzy powiadają, że złowrogi Antoni Macierewicz, przemawiając takim tonem, chciał tutaj zwerbować do obozu dobrej zmiany wyborców Konfederacji, żeby oni przestali popierać tą znienawidzoną Konfederację, tylko gremialnie poparli obóz dobrej zmiany. No, zobaczymy, jak to będzie, czy te usiłowania rzeczywiście się powiodą. Natomiast no, tu mamy Senat, w Senacie niespodzianka, właściwie spodzianka była, ale no taka niespodzianka z drugiej strony, bo tam kotłowanina była w Senacie, okazało się, że no nie udało się pozyskać tych senatorów niezależnych dla dobrej zmiany. Oni cały czas przy złej zmianie trwają, to znaczy tak nie trwają przy złej zmianie, ale no nie chcą dobrej zmiany też poprzeć. No i w rezultacie pan Stanisław Karczewski nie został marszałkiem Sejmu, tylko Senatu, tylko został nim pan bodajże Górecki, który, ale nie bardzo niewielką większością, 51 do 48 głosów, tam przy jednym wstrzymującym się ta pani taka się wstrzymała, teraz się tłumaczy na prawo i lewo, dlaczego się wstrzymała. No mniejsza z tym, w każdym razie
Proszę Państwa, to się potwierdza i tutaj głosy takie, między innymi pana marszałka Góreckiego, że już nie będzie tak, jak przedtem było, to znaczy co nie, czego nie będzie? Ano nie będzie takich stachanowskiego tempa w uchwalaniu ustaw, że w ciągu 24 godzin ustawy były uchwalone i no to teraz tak nie będzie, bo Senat ma 30 dni na zgłoszenie poprawek. No i właśnie tutaj mecenas Giertych radzi, żeby tam do ostatniej chwili tam ten termin wykorzystał. No i w ten sposób obstrukcję stosował. Pan marszałek oczywiście odrzuca takie pokusy szatańskie. Żadnych obstrukcji tutaj stosować nie chce. No ale przecież nie od niego tylko zależy to, jak długo Senat będzie deliberował nad poprawkami. Proszę Państwa, cóż, warto odnotować jeszcze takie tutaj no, niespodzianki, że zostały podzielone dotychczasowe ministerstwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało podzielone w ten sposób, że panu ministrowi Czaputowiczowi pozostawiono tam ogólne takie kierownictwo, natomiast z gestii ministerstwa zostały wyjęte sprawy europejskie, bo sprawami europejskimi będzie się zajmował pan Konrad Szymański, dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych, ale już nie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tylko w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No widzimy, że Prezes Rady Ministrów tam anektował znaczną część uprawnień ministra spraw zagranicznych. Nie bardzo wiadomo, co mu jeszcze zostanie w tej sytuacji, bo nie wiadomo, czy będzie mógł na przykład uprawiać stosunki z Izraelem. No bo Izrael tak przy rozmaitych okazjach to jest uważany za państwo europejskie. On na przykład piłkarze będą grali tam z Izraelem w ramach Mistrzostw Europy. W związku z tym, no jeżeli sprawy europejskie zostaną tu odjęte, zostały właściwie odjęte, no to w takim razie nawet z Izraelem pan minister Czaputowicz nie będzie się kontaktował. No a jak z Izraelem, no to jakże się ma kontaktować z naszym najważniejszym sojusznikiem? Wygląda na to, że ranga Ministerstwa Spraw Zagranicznych trochę w związku z tym osłabnie. No i tu paradoksalnie wzmocniło się stanowisko premiera, wbrew temu, czego się ja tu obawiałem, że premier zostanie połknięty przez złowrogiego Zbigniewa Ziobrę, a tu okazało się, że nie. Zwłaszcza, że nowym ministrem finansów został pan Tadeusz Kościkowski. No i ten pan Tadeusz Kościkowski to jest taki, mówią, że to jest taki pisowy pan Rostowski. I jeden i drugi się urodził w Londynie, jeden i drugi tam z rodziny porządnej takiej. No i rozumiem, że tutaj pan minister, nowy minister finansów tam na odcinku, że tak powiem, roszczeniowym też będzie tutaj intensywnie pracował. No i myślę, że jeszcze to nazwisko, którego dzisiaj nikt nie może zapamiętać, jeszcze zapamiętamy. Ho, ho, jeszcze jak? No, proszę Państwa, podobno już tam spotkał się z panem Jonatanem Danielsem, no jakżeżby inaczej, by się nie spotkał, to nie byłby ministrem pewnie, skoro nawet pan Mateusz Morawiecki został premierem dopiero po tym, jak zjadł szabasową kolację u pana Jonatana Danielsa. Widać wyraźnie, że to bardzo pożywne te kolacje szabasowe są. Jak ktoś zje te kolacje, to nie tak jak Rosjanie tam taką piosenkę kiedyś lansowali, że kto czaju nie wypije, a tu szastry wypił i już nie żyje, a tu po szabasowej kolacji to nie tylko wszyscy żyją, ale rozkwitają. Vivat, cressat, floreat, tak jak to się kiedyś mówiło. No i jeszcze jedno ministerstwo zostało podzielone, mianowicie powstało Ministerstwo Klimatu. No widać wyraźnie, że tu idziemy w kierunku nowoczesności, tylko patrzeć, jak się jakaś Greta Thunberg
Park tu u nas pojawi i pan minister do spraw klimatu zrobi z niej doradcę doskonałego i będzie go tam, pani Greta nasza strofowała tutaj wyżej, niżej, teraz cieplej, zimniej tutaj i tak dalej. No krótko mówiąc, klimat zostanie poddany ostrej presji. Nie wiadomo, jak się to dla nas skończy, bo jeżeli zaczniemy tak walczyć z klimatem, no to klimat nie będzie miał innego wyjścia, tylko walczyć z nami. No i tutaj już mówią niektórzy, że szykuje się niezwykle ostra zima. To oczywiście w ramach globalnego ocieplenia, no jakżeby inaczej. Ostra zima się szykuje, więc widać, że klimat nie daje za wygraną. Proszę Państwa, Sejm został też obsadzony marszałkiem i wicemarszałkami. O tutaj aż się ciśnie na usta takie biblijne sformułowanie o tych ludziach, co to się weselą przy podziale łupu. Pani Elżbieta Witek, kandydatka obozu Dobrej Zmiany na marszałka Sejmu, dostała ponad 300 głosów, to znaczy, że nie tylko 235 posłów Prawa i Sprawiedliwości z satelitami na nią głosowało, ale jeszcze jacyś inni, nie tylko PSL, ale jeszcze jacyś inni i tylko jedni się przyznali, że na nią nie głosowali, mianowicie posłowie Konfederacji na nią nie głosowali, a to dlatego, że z jakiegoś powodu oni wicemarszałka tam nie wystawili i w ogóle ich kandydatura nie była brana pod uwagę. No widać, że tutaj Konfederacja nie należy do establishmentu. No i w związku z tym Konfederacja głosowała przeciwko każdemu kandydatowi na wicemarszałka. A stanowiska wicemarszałków obsadzili i pan Czarzasty obsadził, i pani Gosiewska obsadziła, i pan Terlecki, i jeszcze kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego nazwisko zapamiętam po pewnym czasie, bo jeszcze tak, no nie wiadomo, w przypadku pani Gosiewskiej, no to ona się składa z samych zalet, to jasne, chociaż jeszcze nie wynaleziono aparatu fotograficznego, który by te zalety jakoś utrwalił, no ale to nie tracimy nadziei, że taki aparat zostanie wynaleziony. Widać wyraźnie, że kiedy chodzi o podział głupów, no to jest porozumienie ponad podziałami, ale proszę Państwa, no, okres tej jedności moralno-politycznej, jaki towarzyszył obchodom 101. rocznicy odzyskania niepodległości, najwyraźniej dobiegł końca. No i już z nowym rządem rozpoczynamy bolesny powrót do rzeczywistości. Zastanawialiśmy się poprzednim razem, jaki to modus operandi przyjmą bezpieczniacy w Wielkim Poście, który właśnie dzisiaj się zaczyna, bo w karnawale wiadomo, zatańczenie na umór to jest nawet dowcipny modus operandi. No i co dwie głowy to nie jedna, zaprzyjaźniona pani ze sfer dyplomatycznych, którą najwyraźniej musiały wspierać proroctwa, nawet mową wiązaną przesłała mi taką zapowiedź. Ten wierszyk Państwu tutaj zacytuję, jest krótki, więc proszę się nie niepokoić. Jak karnawał, to jest zawał. Teraz pość, więc w gardle ość, mówienia dość. Jak usłyszymy zatem, że komuś utkwiła oś w gardle jakiemuś tam ważniakowi, no to żebyśmy pamiętali, kto to przewidział. Przewidziała to znajoma pani ze sfer dyplomatycznych. No ale nawet i ona nie potrafiła przewidzieć tego, że cudownie odnajdą się dokumenty tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. I to gdzie się znalazły? Pod samą latarnią, bo w czeluściach gmachu sejmowego. No już lepiej nie można było trafić. Z jakiegoś powodu strasznie to zdenerwowało byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Lecha Wałęsę, który zaczął się odgrażać, że tym razem nie daruje. Ale nie powiedział, nie wyjaśnił, komu nie daruje, czego nie daruje, bo przecież on nie był agentem Bolkiem, więc po pierwsze, dlaczego go tak akurat jego to zdenerwowało?
No i komu co, czego nie zamierza darować. Wygląda na to, że z obfitości serca usta mówią i że te zagadkowe pogróżki byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju świadczą o tym, że była zawarta jakaś umowa, której ktoś nie dotrzymał. Takie umowy bywają dotrzymywane w czasach spokojnych, ale teraz nie mamy czasów spokojnych, mamy wojnę na górze, która jest, jak sądzę, coraz lepiej, to chyba widać, połączona z selekcją kadrową w przededniu nowego etapu dziejowego, jaki nas czeka, znaczy nas też, ale przede wszystkim nasz nieszczęśliwy kraj. No i tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, żadne najświętsze, chociażby najbardziej solenne porozumienia wcale nie muszą być dotrzymywane. I być może z tego względu taka nerwowość zapanowała nie tylko ze strony pana prezydenta Wałęsy, ale również całego salonu, a nawet generała Gromosława Czempińskiego. Generał Gromosław Czempiński na gościnnych występach u pani Moniki Olejnik zbagatelizował to znalezisko. Wprawdzie twierdzi, że on tych dokumentów nie widział, ale skądś wie, że to są wszystko fałszywki. To są kserokopie z kserokopii, w ogóle bez żadnej wartości. I jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż pan generał Czempiński twierdził, że on był w wywiadzie. W wywiadzie takie rzeczy, to znaczy fałszowanie, robili profesjonalnie, podczas kiedy Służba Bezpieczeństwa to robiła to po partacku. Ciekawa rzecz, że w życiorysie generała Czempińskiego dostępnym na Wikipedii jest wzmianka o tym, że on nadzorował Polską Akademię Nauk, ale nie z ramienia żadnego wywiadu, tylko z ramienia Służby Bezpieczeństwa, więc jeżeli już bezpieczniacy się w ten sposób denuncjują, no to macie państwo pogląd, jak daleko, jak głęboko wojna na górze sięga. Nie wiadomo, co z tego wyniknie, bo oczywiście cały salon murem stoi za prezydentem Wałęsą. Nie wierzą ostentacyjnie w te dokumenty, chociaż też nie wszyscy wiedzą, co tam jest. A to są dokumenty, których używała Komisja Jerzego Ciemniewskiego, tak nazwana od nazwiska przewodniczącego, od osoby przewodniczącego, której celem miało być zbadanie prawidłowości wykonania uchwały lustracyjnej przez ministra Macierewicza.